Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darku, zaczynamy kolejny odcinek z Let's Play do Age of Pirates 2 City of Abandoned Ships Be Immortal. Dlaczego Be Immortal? Chyba wiecie od nas od ostatniego odcinka, dlatego że teraz nasz zajebisty Peter Blood jest nieśmiertelny. No i oczywiście będziemy musieli jechać dalej. No i musimy dojechać do kilku punktów, które będą nam potrzebne, żeby polepszyć się. Oczywiście, tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, specjalnie wziąłem nieśmiertelność, dlatego że pokazać wam też, jak się niszczy kontrakt. Powinien już mieć chyba nawet wszystkie te rzeczy. No i oczywiście musimy popłynąć też do kilku miejsc, które po prostu będą mi przeszkadzać. Oczywiście chodziło mi o piratów. Musimy pojechać do Charlestown. Musimy jechać do... No, dokładnie co wam powiem, bo ja sobie zapisałem to wczoraj. Do Port-au-Prince i oczywiście Tortuga. Ok, najbliższym portem chyba będzie Charlestown. Zmieszam prędkość, zaraz zrozumiecie dlaczego. Ale najpierw pojedziemy na Tortugę, jak najszybciej się wzmocnić. Oczywiście ku każdej o północy będzie, wiadomo, aktualizowało mi się pewnie ten, jak pamiętam. Ok, zostało zaktualizowane, jak widzicie, w kontrakcie. Jak widzicie, mamy tutaj ten Daily Contract Standard 3. Tutaj już ten Total Killed Client Within Framework Obligation The Current Balance Mutual Change 8. Znaczy, że po prostu mamy jeszcze na 3 dni spokoju. Będą nam zabierać ten. To powinien w trakcie tego zdążyć dopłynąć do Bermudy i po prostu się naładować. Kill Task Improve. Jak widzicie, zostało mi tylko 5. Bo niestety dzisiaj nic nie zabiłem. Oczywiście u piratów to będzie kompletnie easy. Nie. Nie. Okej. Dobra, tutaj zaatakujemy. No i oczywiście ja, panowie, sobie naładuję się kompletnie ze wszystkim. Jako moich statystyk i ten. I po prostu zobaczymy się, jak tylko po prostu zrobię sobie wszystkie staty. I tak dalej, i tak dalej. Ale sobie tak odpłyniemy, żeby nie tracić czasu. Tak, mamy jeszcze kilku. Jak widzicie, jednak trzeba to robić, bo... I zatem wyjaśnię, dlaczego ja robię na piratach, tak żeby się wzmocnić. Dlatego, panowie, że jeżeli to zrobimy na piratach, my mamy po prostu większe szanse na to, że nie stracimy reputacji przy każdej walce. Więc oczywiście mor. No i jak to się mówi, mamy wszystkich do wrżnięcia. Więc ja do was wrócę, jak tylko po prostu polepszę sobie reputację. Zaraz do was wracam. Dobrze, już jestem. Trochę mnie to zajęło. Jak widzicie, trochę powiększałem sobie staty. Oczywiście sobie dałem troszeczkę na personal. Z 9 mamy 45 i pistolet z 60 na 67. Właśnie na samym końcu, że to nie ma sensu, żeby podbijać aż tyle. Z jednego powodu. Dlatego, że i tak jesteśmy już pod koniec, więc nie będziemy aż tyle z nim walczyć. Zadania są prawie skończone. Tak jak mówiłem, nie mogę zrobić te od gubernatora, bo zostały już zdjęte. To chociaż będę mógł wam zademonstrować dzięki nieśmiertelności. I tak dużo wybiłem. Tak wam pokażę, tak na info, że to zostało 94, plus jeszcze dobijałem innych. No i po prostu mamy, jak to powiedzieć, spokój do przodu. I tak nam zdejmuje na razie co 3. Więc po prostu zastanawiałem się, że żeby dokończyć porządnie tą serię, po prostu jeszcze sobie zdobędziemy jakieś forge, żeby pokazać wam, jak to działa. Jeżeli chodzi, panowie, o zdobycie, powiem od razu z góry, z fortami, nie wiem, czy to jest bug, czy po prostu tylko, że ja nie mam załatwione i questline normalnego dla tego, bo zrobię dla piratów, to po prostu zaatakujemy Marigo i wam pokażę. W międzyczasie, kiedy od razu ten mamy i tak wszystko naładowane i wszystko jest pięknie, to pojedziemy po prostu odebrać nasze rzeczy, które mamy na Tortudze, oczywiście Port-au-Prince i w Charleston. Okej, oczywiście musimy się szybko teleportować stąd. Będzie lepiej z Broken ten. No i po prostu pierwszym przystankiem będzie Charlestown. Co oczywiście Charlestown jest w Newis, jeżeli się nie mylę. Okej, oczywiście zostało mi zaktualizowane, bo jeszcze dorżnąłem trochę więcej. Mamy do przodu 194. Wypierdalać, niech za mi się bić. Wiem, okej. Zobaczmy, czy mi się zmieniło. Nie, jak widzicie, kontrakt jako w tym... Kontrakt aggravate standard do 15, mamy i tak 191. Jesteśmy na spokojnie, tak musimy dopłynąć. No zobaczymy, czy będę musiał więcej dobić. 191. No, tak jak mówiłem, już 3. Co po prostu możemy sobie na spokojnie dojechać. I tak z żoną, ja jeszcze wrócę do niej. Pewnie ją prawdopodobnie zabiję.
I tak będzie po prostu mi pisało. Dlaczego ja tak sprawdzam tak często? Bo wiem o tym, że po jakimś czasie to zostanie pomnożone. Więc po prostu nie chcę ten. A i tak, skoro nie traciłem punktów życia, jak widzicie, mam cały czas 214, no po prostu mam spokój. Charlestown. Oczywiście mor. Nie muszę chwilowo nic zabijać, bo nawet to nie ma sensu. I oczywiście musimy iść odebrać nasze pieniądze do Moilendera. Siema. A chest on your ship is not the best place to store money. Nie, to są jakieś problemy gówniane. Sorry, ale mnie to nie interesuje. Ja chcę na razie porozmawiać informacji. Że mam odebrać pieniądze. Oczywiście 3 miliardy. I oczywiście, jak widzicie, odebraliśmy 3 miliony, co mamy po prostu teraz już prawie 6 milionów 100. Co oczywiście jedna robota została już zrobiona. Następnym przystankiem został nam jeszcze Portão Prince. I oczywiście została nam Tortuga, którym teraz właśnie pojedziemy. I tak jesteśmy nieśmiertelni, nic mi się nie stanie, jeszcze muszę wam pokazać forta. Kiedy będziemy przejeżdżać blisko Tortugi, spróbuję się... Albo wiecie co? Może teraz bym nawet zaatakował, skoro jesteśmy blisko. I tak jesteśmy nieśmiertelni, bo mi się nie stało. A jeszcze i tak dwie kolonie, które mnie interesują, są kompletnie gdzie indziej. A, i jak widzicie, straciłem tytuł. Nie wiem jak. Prawdopodobnie za morderstwa. Pamiętałem, że kupiłem angielski. Albo mi się źle pamięta. No cóż, nieważne. Zapisujemy. No i oczywiście płyniemy na atak. Albo lepiej. Mapa. Okej. Okay. Naszym przystankiem, tak jak już powiedziałem, jedziemy do Portão Prince. Wiem, że mi się zapisuje. Raz na jakiś czas ja to muszę sprawdzać, bo dlatego, że jeżeli to bierze tylko mi po 3. Oczywiście, jeżeli nie zapisujemy, to po prostu pisze mi, że zostało 24 tam wzięte, tam resztę. Ja mam to wszystko do przodu, więc o to nie muszę się myśleć. I jak widzicie, na razie tracę. Oczywiście pytanie brzmi... Zobaczmy. Nie, cały czas tyle samo, jesteśmy na spokojnie. Możemy po prostu płynąć sobie na spokojnie i nie ginąć. Oczywiście, my jesteśmy naładowani. Więc możemy sobie rozwiązać. Oczywiście potem już, tak jak mówiłem, ten kontakt nam się kompletnie nie opłaci. Portão Prince. Mor. Oczywiście musimy zaczynać się też kupić żarcie. Na razie wejdziemy tutaj. Co jesteś? Best bossum. Słaby jesteś. Oczywiście prześpimy się do rana. I idziemy oczywiście do sklepu. Greetings and salutations, Captain. Now, what can I do for you? Oczywiście chcę porozmawiać, bo ja chcę odebrać moje rzeczy. Aha, nie tutaj. No bo najpierw załadujemy. Będzie najlepiej. Oczywiście załadujemy z Tauzena. 41 dni. I teraz... Well, is there anything you need from me, Captain? Nic nie mówi. Że jesteśmy w Portão Prince i mam odebrać room. Aha, no tak, zapomniałem. Może ja zrobiłem jakiś błąd? Bo to nie jest tutaj. Ja pamiętam, że był napisany w Portão Prince. Gdzie jestem? O, nareszcie. Widzicie, że mogę odbierać 300 tych. Mamy 300 rumu codziennie do odbierania. Oczywiście już powinniśmy mieć na okręcie. Dokładnie, rum 300. Które będziemy mogli po prostu codziennie sobie pić i chlać i srać, tak powiedzmy. Hold it! Spierdalaj. What are you doing here? Oczywiście teraz następnym kierunkiem powinniśmy pojechać, tak jak już mówiłem, do tego. No to oczywiście to zrobimy na mapa. Ale najpierw... Nie, pojedziemy do Tortugi. Na razie to oleję, bo ja muszę sprawdzać cały czas, czy mi się nie powiększyło, bo klient po jakimś czasie zostanie mi powiększona. Na razie ja bym pojechał na razie do naszej suki. Starej suki oczywiście. Zobaczymy, co się tam dzieje. Zaatakujemy jakieś miasto. Albo najlepiej zaatakujemy miasto tutaj, bo ja nienawidzę już Hiszpanów. Okej, okay, Man of Honor. Spada mi reputacja, mam to gdzieś. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. No jeszcze 161, co się spokojnie. Może zaatakujemy właśnie to miasto, tam gdzie była nasza suka. Zobaczymy, co tam ciekawego się u niej działo. Aha, zapomniałem. Przybyć Anglików.
oczywiście San Juan. Jak widzieliście, na chwileczkę wygrał wojnę, ale zapomniał, że jestem w stronie Anglików. Hold it! Nic mi nie mogą zrobić. What are you doing here? Ok, idziemy zobaczyć, czy ona... Ten oczywiście bym ją chętnie zabił, ale nie zrobię z innego powodu. What did you bring? Nie widzicie? Nie chcecie więcej widzieć. Sama jesteś suką. Co mnie zdradza, nawet mi nie poinformuje. I zaraz dowiecie się, jak ona mnie zdradza. Oczywiście w tym odcinku też, jeżeli został czas, to ja zaatakuję fort, to zobaczycie sami. Ok. Oczywiście tutaj nie trzeba mieć żadnej długiej tej. Oczywiście najpierw pójdziemy do shipyard, kupimy jedno kilka dział. Trust your ship to us and don't worry about a thing. Bo na wszelki wypadek, żeby mi nie wybuchły. Ok, 16 powinno wystarczyć. I ja sprawdzę, na jakiej minucie jesteśmy w międzyczasie, zanim zaczniemy nasz atak. Fix all. Ok. Zapisujemy, no i zaraz do was wrócę. Dobra, jesteśmy w trakcie 10 minut. Jesteśmy na spokojnie. I tak wyrzucę banderę piracką. Ok, tak jak zostało mi Portown Prince, już odebraliśmy. Została mi tylko Tortuga, na szczęście jest po stronie francuskiej. Jest tam, nie sądzę, żebyśmy mieli problemy. Oczywiście, co my robimy? Podpływamy pod port. Mamy tak dużo grape tych shotów. Mamy powderu wystarczająco. To sądzę, że ten fort możemy sobie bez żadnego problemu rozbić. Tak chociaż, żeby pokazać, jak to się robi od morza. Oczywiście można to zrobić od lądu, ale według mnie jest bez sensu. Ok. Jak to się mówi? Panie i panowie, czas na zabawę. Aha, przez pomyłkę lądowałem do portu. No to kompletnie przez pomyłkę. No cóż, tak nie ma problemu, bo jesteśmy nieśmiertelni. Jak widzicie, fort nam nic nie zrobi. Oczywiście nie na temat spraw dział, bo nigdy się nie pytałem, czy jak jesteśmy nieśmiertelni, czy one się psują. O, zniszczyłem bardzo szybko jedno działko, na żaden problem. Uciekaj, bydle. Widzicie, sobie eksplodują. Nic nie tracę. Załoga jest nieśmiertelna. Oczywiście Fort Cannon destroyed. Mogę, czy ja wszystkie włożyłem na miejscu? Tak, okej. Okay. Niech sobie rozbiją, i tak mam dużo czasu. Mamy dużo tych. Ok, im to zajmie, ja to dobrze o tym wiem. Ale chociaż możecie wiedzieć, jeżeli byście chcieli sami nieśmiertelność mieć, jak to można zrobić bez żadnego problemu. No sobie poczekamy, aż to, ja to zniszczę do końca. Terny działo zniszczone. Zobaczmy, jak stoi sytuacją. 2000 ten, ma jeszcze 38 dział, to trochę szybko pójdzie, więc o to się nie martwcie. Bardziej gorzej będzie za załogą, 2300. To tak powiem szczerze, że to mnie najbardziej martwi. Mam nadzieję, że jak my rozpieprzymy, to będzie miał o wiele mniej. To po prostu nam ułatwi to wszystko. Na razie ich niszczą. No szybciej. Czyli zastanawiam się, a nasz oficer nie ma coś na załadowanie? Oczywiście, że ma. Ok, mieliśmy Mi Pro, to teraz użyjemy Foresighten. To po prostu mi przyspieszy mi przeładowywanie. Bum, czekajcie. Zostało zaktualizowane nowe zadanie, 158 całe czy 3, więc spokojnie. Ale jak widzicie, jak rozbijamy przez fort, się nie liczy, tylko się liczy, jeżeli atakujecie z nimi, tak powiedzmy, ręcznie. Ile zostało mi powderów? Już mi nie zostaje bez powderów, bo wtedy to będzie parodia.
Powder. A 2200, no po co ja się martwię? Tylko oczywiście też podpłyniemy trochę bardziej dalej. Okej, o, ship abilities mi się powiększyło, daj rosko. Bardzo mi się to przydam. Trochę bardziej przybliżymy się. Jak widzicie, żagle nic się nie dzieje. Praktycznie jesteśmy kompletnie nieśmiertelni na wszystkie rzeczy, które mamy z naszą postacią. Jak po prostu byśmy byli bogami. Widzicie, nawet pokazuje mi animatkę, że ktoś utopił się. Oczywiście to nie jest prawda, jak widzicie, 280 dalej. I oczywiście nie mogę zginąć, ani w żaden sposób. I oczywiście nie rozwiążemy kontraktu, to tak jak obiecałem, to zrobię. Ale dopiero jak to wam wszystko zademonstruję, jako z walką. Jak działa dokładnie nieśmiertelność. Klasą trzecią rozbijać wszystko. Trochę zbyt easy, nie panowie? Ok, następne działo wybuchło. Zobaczmy, jaka jest sytuacja. No, 27 jeszcze działo. No, troszeczkę mnie to zajmie. Ale nie, tym bardziej, że my nie atakujemy tą pierwszą, bo gdybyśmy mieli klasę pierwszą, byłoby o wiele, wiele prościej. Oczywiście przypominam, że mamy do odebrania. Ale na razie, jak widzicie, z naszą reputacją mamy w porządku. I prawdopodobnie nie mogą się tego spodziewać. Żadnych jakichś problemów, że byłoby od innej tej. Po prostu jako piraci atakujemy. Więc byli, jakby powiedzieć, ostrzeżeni. W porcie oczywiście. Zobaczmy, jak stoimy z Powdersami. 1800 jeszcze mamy dużo. Okej. Robimy foreign side, żeby trochę przyspieszyć. Chyba to już wystarczy, mi się wydaje. Pojedziemy z drugiej strony zobaczyć. Czasami trzeba po prostu kręcić się w ten sport, zobaczyć, które strzelają, bo niektóre trafimy, niektóre nie. Oczywiście dzięki temu nawet nam się szybciej skupuje zadania. Jak widzicie, nawet na cannons o wiele już coraz lepiej idzie. I atakujemy miasto. Mogłem trochę zmienić broń, żeby się tak modlić, przyznam. Będzie ich kupę ludzi. No i żaden problem, się pobawimy, może szybko zdobyć expa. Niech tam moi nawet poumierają, jeżeli trzeba. I tak z tym wszystkim, którym jestem nieśmiertelny, to po prostu mi to nawet pomoże. Tamci i tak nic mi nie zrobią. Okej, oddalimy się lekko. Niech tak sobie przyjdą, to w duchu wszystko się pali, jak widzicie. Dobrze, on mnie teleportował na samej górze, bo to mi trochę daje mi ułatwienia, tak powiedzmy. Ile was tu kurwy jest? Nie spodziewałem się, że przeżyję aż tak dużo. No cóż, to nie jest problem, się pobawimy. 144, jak widzicie, ładne obrażenia. Dzięki temu, że możemy ich wszystkich wybić, nie musimy się martwić o życie, bo jak to się mówi, jesteś już martwy. Nie wiem, czy znacie stary dowcip z Larry 7. Okej, przyspieszymy tempo. Mam to w dupie, co się dzieje. Bo i tak nic mi nie mogą zrobić. Oczywiście ja sobie tak poczekam i sobie wyregeneruję nie tylko broń, ale też wyregeneruję inne rzeczy. Oczywiście przypominam, że jak tak robicie, to od razu się liczy jako jeden zabity, nie więcej. Jakby ktoś nie pomyślał, że dzięki temu. Oczywiście jedyna z tego dobra wiadomość, że wtedy o wiele szybciej nam wskoczy doświadczenie z walki ciężką bronią. Dlatego, że my po prostu bijemy się z więcej ludźmi. Wejdziemy tutaj na skopkę, będzie prościej, jeden na jednego. Nie będzie mnie stresował. Rest in peace. Sam rest in peace. Jak widzicie, o wiele prościej. A
tak może nawet się bić, albo. Tutaj nie ma różnicy, czy macie tam nieśmiertelność już tutaj, czy ten, bo i tak, jeżeli macie grybić, wiem, że zadaję malutko, to nawet normalne. Tylko dlatego, że nie mam po prostu założonej tej drugiej broni, której by inaczej miałbym na stówkę. Byłoby o wiele prościej, ale tam. Zawsze to jest jakiś dobry trening. Czy w ogóle ktoś atakuje od tyłu? Nie. I tak dostaliśmy bardzo dużo doświadczenia, jak widzieliście, 60 tysięcy za rozbicie fortu. No was, ja poczekamy przez chwilę. Dobra, dosyć, już rządzałem. Cześć. Okej. Oczywiście można nawet w taki sposób poczekać. Niech mnie napierniczają, co mi to obchodzi. Kuleczka. Wiem, że bardzo mało zadaję, ale dla mnie to, powiem wprost, nie interesuje mnie to. Po prostu się wytrenuję w trakcie, kiedy po prostu my robimy tych zadań. Tak nawet u piratów robiłem, kiedy po prostu miałem przerwane. O, krytyka 109, super. Cześć. Okej, okay, tam już powoli umierają, nie jest problemem. Tak oni będą musieli się przedostać. Idioci. Zwijamy broń. Mam to gdzieś, że oni tutaj przychodzą. Fajnie się pali, nie? Okej. Okay. Kolejna kulka. O, 114, nawet nieźle. Okej. Oczywiście tak prawie wygląda, jakby nie opłacało się atakować od morza, bo dlatego, że wiem o tym, że jeżeli byśmy musieli zrobić jakiś atak normalny, tylko zabrać miasto, to jedynie chyba pileć możemy robić, jeżeli idziemy na piechotę. No cóż, teraz zobaczymy po forcie, jak rozbijemy, czy jest możliwość zdobycia, bo ja już kompletnie nie pamiętam. Pamiętam, że raz to zdobywałem, ale kompletnie nie pamiętam już jak. Be immortal god. Okej, czekam, aż mi się wyregeneruje, oni mnie pchają, mam to w dupie. Nawet nie muszę się bronić, nie wiem, ile ran mi robią. W ogóle zastanawiam się, że dziwne, że oni jeszcze się nie zmęczyli. Mnie próbują zabić, nie? Jak to się mówi, komputer. Ja bym się zaczął już dziwić, czy to jest naprawdę ten, czy muszę aż tak długo walczyć z nim? O, 131, bardzo ładny damage mi wyszedł. A przynajmniej trzeba mieć trochę fuksy. Dlaczego ja nie robię z krytykale normalnie? Chyba widzicie, ile jest ludzi, a tak dużo. Powiem szczerze, że z Axa nie za bardzo zadaje. Oczywiście prawie bym powiedział, że to są damage, które my robiliśmy z normalną bronią. Okej. Kulka. Oczywiście tak powiększamy sobie nasze staty. Cześć. Teraz ich osłabić. Co, poczekamy, niech sobie zmarnują energię sami idioci. Jak widzicie, nie za dużo im zadaje w taki sposób. Widzicie, krytykal, czyli nawet krytykal to nie był. O, personality mi się powiększyło, bajerowsko. Przyda mi się to. Idioci. Po prostu nie masz takiej różnicy. Tutaj chyba na tym bardziej się opłaca walić z prawego przycisku myszy.
Masz kulkę. Już czwarta nad ranem, odkujemy dwie godziny prawie na forcie. Szczęście mam dużo kulek, więc o to się nie martwmy. Po 112, ładny ten krytykal, no, ale jest tak sądzę, że część zrobi o wiele więcej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zrobiliśmy na temu jeszcze na szamanowi, to się zrobili nawet 7 stówek. To było naprawdę, nie wiem, jakim cudem robiłem takie ciosy, a nie miałem nic. Cześć. Okej, okay, zostało jeszcze dwóch, niech trochę mnie dobiją. No regeneruję, może on miał szczęście, się dobili jedna kulka. O. Gadając o kulek. Może druga kulka mi przyjdzie? Aż 17 krytykal mi wszedł. Ale jednak patrząc na damage z Heavy, może ten się bardziej opłaca ten. Okej, poczekamy znowu troszkę. Już chyba nawet wiem, jak nazwę ten odcinek. Dowiecie się dopiero, jak upublikuję go. Spierdalaj. Szkoda, że nie można było zdobyć nieśmiertelności wiele wcześniej, na przykład jak mieliśmy na klasy 10 klas pierwszych. Wtedy byłaby naprawdę świetna zabawa. Klasą trzecią rozbić wszystkie okręty. Przyznam, że chciałbym to zobaczyć, ale oczywiście nie mówiąc o bugu, który wtedy widzieliście, jak się robi, bo inaczej byłoby elektralnie niemożliwym. Chyba, że nie wiem, musiałbym mieć całą flotę. Okej, udało się. Wszyscy zostali rozbici, oczywiście pewnie nikt mi nie przeżył z okrętu. Launch ten mi nadal nie działa. Ktoś jeszcze przeżył? No patrzcie, jeszcze ktoś mi przeżył, bez wiedzy. Beretta. A, też się przyda. Aha, jeszcze ci idioci. Masz trochę peka, facet. Powtórzę, że jestem nieśmiertelny. Siema, baranie. Jednym one tap. Okej. Okay. Idziemy oczywiście dalej. Zobaczmy, kto jeszcze przeżył z tych idiotów. Tu nic. Tu, jeszcze jeden żyje. 167. No jednak może cofnę, co powiedziałem. Zrobię trochę damage'a. Jeżeli to był krytykal. 111. Może tego, że wcześniej nie mogą robić takiego damage'a. Dziwne, że oni nie powinni uciekać, bo powinni widzieć czerwone oczy. Czy to widzę czarne oczy. Dobra, atak na fort. Zrobił ten. Take no prisoners. Aha, tylko trzech naszych zostało z całego ataku. Raz. Oczywiście używamy kuleczek. Cześć. Cześć. Damnation. Jak widzicie, niestety moja załoga tu będzie już cierpieć, to ja nic nie zrobię. Bo tu już niestety nieśmiertelność nie obowiązuje. Obowiązuje tylko mnie. The devil take me. Why the hell? Ja się zajmę muszkietem. 170 HP. A nic mu nie ten. Jednak im pomogę. Nie chcę stracić załogi. Brawo. No już prawie jest trupem. No ale nasz też. Musimy się pospieszyć, żeby on go nie zabił. Brawo. Aha, jeszcze walczymy? Kto jeszcze został?
Patrzcie, było nas trzech więcej. A, bo jeszcze był świeter. Okej, została oczyszczona droga. Oczywiście my jeszcze nie wejdziemy do gubernatora, pójdziemy najpierw do tawerny i zobaczymy się dlaczego. Zobaczmy ile do nas osób stało. 48 z 280 zajebistych tych. Oczywiście trzeba ustawić fightera. Ustawiamy jego. No i oczywiście pasażera potrzebuje kogoś, kogo mogę zaufać. Myślę, że tobie. Bo czasami wiecie, to jest, że jest fighter lub kompanion, to po prostu nie mogę go zostawić. Okay, zostawimy go na chwilę. Zapisujemy. No i idziemy do gubernatora. Albo może pójdziemy do naszej suki. Zobaczmy. Suki nie ma? Patrzcie, suki nie ma. Ale do domu wlazłem. Gdzie ta świnia może być? A zobaczymy. Idziemy do tego. Jeszcze zostaliście wy. Patrzcie, gubernator uciekł. Jak widzicie, mamy powiedzieć, że teraz miasto jest nasze. Jak widzicie. Oczywiście zdobywamy miasto. Jak widzicie, bo San Juan is new flag has been raised. I oczywiście nasze zostało nowe miasto. Oczywiście przez to spada mi moje znajomości. Jak widzicie, bounty. No i pytanie brzmi, czy straciłem często oficera? Pytanie, odpowiedź brzmi nie. Oczywiście nie trzeba mieć żadnego oficera, myślałem jednak, że tak, to lepiej dla mnie. Devoted. Ready for orders. I'm making you deputy of this city. No, mi się by nawet opłaciło, by ją tutaj zostawić, chyba że nie, czekajcie. Lepiej zostawię kogoś, komu mogę ufać. Temu, co jest devoted. Chodź do mnie. Tego jednak zostawię gdzie indziej. Ufam po prostu temu, więc pozwolę mu, żeby on został moim, tak powiedzmy, oficerem. Oczywiście wychodzimy. Wchodzimy do środka. No i chcę, żebyś ty został new deputy. Po prostu jak widzicie, zostało nam zaktualizowane zadanie, że tutaj będę musiał przyjeżdżać jako ten. To jest moje nowe miasto. Zostawiłem jako gubernatora. Oczywiście zobaczmy, jak to zadziałało. Ok, jak widzicie, zdobywamy 2200 sztuk złota na dzień. Oficera oczywiście już nie mamy. No i oczywiście miasto jest kompletnie nasze. Więc jak to się mówi, hej ho, hej ho. No teraz wiecie, jak się zdobywa miasto. I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście zobaczmy, czy mogę tutaj wejść i zapełnić się w załogę. Co niestety nie. Okej. Okay. Zapisujemy. I zostało nam jeszcze jedno miejsce, gdzie musimy pojechać. Oczywiście, jak widzicie, są bandery pirackie tutaj, bo to jest mój port. Oczywiście Indigo Sanchez. A my oczywiście stąd wypływamy. I oczywiście będziemy musieli bronić to miasto. Oczywiście zmieniamy banderę. Zobaczmy, o jak mi się powiększyło nawet, na 53. Zmieniamy oczywiście na Anglików. I teraz pytanie, czy jesteśmy piratami? Nie, jesteśmy dalej Anglikami. Oczywiście raz na jakiś czas będę musiał wtedy bronić i zobaczmy, jak się zaktualizowało moje zadanie. Ok, jak widzicie, mamy 180 do przodu, 30 ten. To sobie możemy na spokojnie płacić. Jak widzicie, piraci i tak mnie atakują, czek ty siak, ale mogę sobie po prostu przyjeżdżać teraz, odebrać moje podatki.
I tak ja muszę na razie ten. I myślę, że panowie, dzięki temu, że wam pokazałem, teraz mogę nawet, jak ktoś mówi, zdjąć moją klątwę, bo już mi nie jest ona potrzebna, tylko mi były potrzebne do takich rzeczy. Okej. Oczywiście teraz idziemy do burdelu. Aha, Hunty Bunters. None of your tricks. If you wanna keep your head, follow us. No cóż, Bounty Huntersi to już było teraz już normalne, żebyśmy ich trafili. Po tym jak rozbiliśmy tych... Rozbiliśmy... Hiszpanów. Cześć. Nie dotykajcie mojego oficera. No. I oczywiście tak można by byłoby zdobyć całe Karaiby. Ale czy to mi się opłaca, panie i panowie? Napiszcie mi w komentarzu, ja tu rozdu się trochę nad tym zastanowię, czy mi się naprawdę to opłaci, czy nie. Okej, okay, tak jak powiedziałem, my idziemy do burdelu. No i musimy załatwić jedną sprawę. Oh, Margaret! To think of how many great men have indulged their harmless foibles within the walls of my establishment. Aha, nie uznaje mnie za pirata. Nie wiem dlaczego. A ten jakoś pyta mnie o Sharpa. No to trzeba znaleźć tą, jak to się nazywała? Nie, to chyba nie była Margaret. O, właśnie. Okej, okay, no i jak widzicie, możemy sobie powiększyć nasze siły. Oczywiście ja według mnie bym wziął na power. To sobie poczytajcie bez problemów. Oczywiście straciliśmy przytomność. Dobrze, już wcześniej się umocniliśmy. Oczywiście, jak widzicie, cały czas kontakt zostaje ten sam, ale nasza siła jest już 10. Oczywiście my już chyba nie możemy powiększyć. No i po prostu zrobiliśmy ten. Mogliśmy brać jedną z charakteryk i chyba to wystarczy. No i panowie, została nam tylko jedna rzecz do roboty. Musimy zmienić kontrakt. Oczywiście, ale ja sądzę, że jednak to pokażę w następnym odcinku dopiero. Ja dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i prawdopodobnie następny odcinek to będzie już ostatni. Ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, nie bolo, no i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemanero!